Gość Radia Lublin. Już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W sobotę Rada Naczelna PSL zdecydowała, że wasza partia będzie budować w wyborach Komitet PSL Koalicja Polska. Proponujecie dwa bloki wyborcze dla opozycji. Jeden centrowy, jak mówi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, umiarkowany chadecki. Właśnie z PSL-em. No i drugi blok lewicowy. Dlaczego PSL nie chce startować z SLD na przykład? Panie redaktorze, szanowni państwo, doświadczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, ostatnie doświadczenie z tych wyborów wskazuje, że wyborcy oczekują programu. Jednakowego, spójnego programu dla ugrupowań. W wyborach do Parlamentu Europejskiego tym programem była obrona wartości Polski, znaczenia Polski. To był jakby program wiodący, bez szczegółów rozpisanych na poszczególnych członków tego konglomeratu, jakim była Koalicja Europejska. Natomiast doświadczenie to i wyniki, w szczególności wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego wskazują, że wyborcy oczekują właśnie programu i jednoznaczności programowej. W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie. To oczywiście jest pewna propozycja. To te ugrupowania samodzielnie muszą zdecydować, czy będą chciały. Mówię o ugrupowaniach lewicowych, czy mających programy do tego bloku lewicowego podobnych, czy będą chciały startować razem. My natomiast uznajemy, że Polskie Stronnictwo Ludowe, od lat znane i tak na dobrą sprawę dzisiaj wszyscy oceniają, że jesteśmy może jedynym ugrupowaniem takim centrowym w polskim parlamencie. Chcemy obudować się, swój program, ludzi, którzy będą startowali do Parlamentu Polskiego, właśnie takimi osobami, takimi ludźmi, takimi wreszcie ugrupowaniami, które podzielają nasze idee, nasze wartości, nasz program. To jest pomysł na to, by nie tylko ta idea celu, czyli odsunięcia PiS od władzy była wiodąca, ale też i programu, idei, która jest moim zdaniem nie mniej istotna i nie mniej ważna. A do kogo to zaproszenie kierowane od Polskiego Stronnictwa Ludowego do innych ugrupowań czy ruchów społeczno-politycznych, które wyznają, jak pan mówi, te wartości wam bliskie, jest to zaproszenie adresowane? No bo do Platformy Obywatelskiej to, jak rozumiem, oczywiste, ale na przykład do Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej już nie? To jest sformułowanie, jak pan zapewne czytał uchwałę, zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do przeczytania uchwały, do zapoznania się z uchwałą Rady Naczelnej z ubiegłej soboty, jest sformułowane ogólnie, znaczy do wszystkich, którzy podzielają te wartości. Ja nie jestem przekonany, że inicjatywa pani Barbary Nowackiej podziela te wartości. Raczej bym był skłonny do sformułowania, że niekoniecznie we wszystkich obszarach się zgadzamy. W związku z powyższym, no byłby problem ze zbudowaniem i z prezentowaniem programu wspólnego, spójnego, dającego się obronić w konfrontacji potem z wyborcami. Ale tak się zastanawiam, panie pośle, bo pewnie wielu, także słuchaczy Radia Lublin, pamięta sojusze Polskiego Stronnictwa Ludowego z SLD. Właśnie tworzyliście kilka koalicji rządowych. W samorządach także była współpraca, no, sięgająca jeszcze lat 90. oczywiście. Ale... Panie redaktorze, przecież tego się nie wypieramy. Jestem naocznym świadkiem, czy też doświadczyłem. Byłem wicewojewodą w tejże koalicji. Ja to pamiętam. Powiem więcej. Nawet dobrze, dobrze się współpracował. Tak się te drogi rozeszły. Ale nie. Proszę to zrozumieć, że jest zdecydowana różnica między koalicjami rządowymi czy parlamentarnymi po wyborach, a co innego koalicje programowe, przed wybory, koalicje wyborcze. Czyli przed wyborami chcecie iść oddzielnie między innymi z SLD, ale po wyborach nie wykluczacie ewentualnie jakiejś szerokiej koalicji. Panie redaktorze, tak? Zdecydują wyborcy po wyborach, jaki będzie kształt polskiego parlamentu. Doświadczenie innych państw europejskich, Belgii, Włoch,
ale i w Polsce było kilka takich zdarzeń. Od chociażby 2005 rok, kiedy ta koalicja PO-PiS była prawie już stworzona. I tak, potem na papierze kwestie, funkcjonowała idealnie. Dokładnie. I potem kwestie personalne, czy też może ideowe, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ale spowodowały, że PO-PiS się rozsypał, utworzył Prawo i Sprawiedliwość, koalicję z Ligą Polskich Rodzin i Samobrono. Już te ugrupowania może dla wielu młodszych słuchaczy są mało znane. Taka już jest rola PiS-u, który swoich sojuszników tak traktuje. Ale w każdym razie tak wtedy było. Więc to musimy rozróżnić. Program, spójny program i idee, które nam przyświecają, są dzisiaj najważniejsze, by sformułować tą koalicję polską do wyboru. Ale nie ma pan wrażenia, że sobie pewne drogi jednak zamykacie, bo z jednej strony, jak mówiliście przed wyborami, choćby samorządowymi, ubiegłorocznymi, nie wyobrażacie sobie koalicji z PiS-em. Dzisiaj mówicie, nie wyobrażacie sobie koalicji z SLD. No to właściwie sami sobie zamykacie drogę do ewentualnej koalicji, a wszyscy pamiętają, że wybory na pewno wygrywa w Polsce koalicjant PSL-u. Tak się mówiło, że macie najlepszą zdolność koalicyjną. Powszechnie przytaczane. Waldemar Pawlak kiedyś tak użył, trochę w żartach oczywiście, ale to jest też i taka funkcja ugrupowania środkowego. No, w centrum sceny politycznej jesteśmy i przecież nie będę się wypierał tego, iż... Tak, tylko jak dzisiaj mówicie, że nie chcecie... Ale panie redaktorze, proszę jeszcze, niech radiosłuchacze to zechcą zrozumieć, żebyśmy... Mówię o koalicji wyborczej i o programie przedwyborczym, czy wyborczym, przedstawianie oferty dla wyborców do wskazania, które ugrupowanie wedle wyborców, wedle kryteriów wyborców jest najlepsze do sprawowania władzy Rzeczpospolitej. Natomiast nie mówimy o koalicji rządowej czy samorządowej, bo rzeczywiście wtedy arytmetyka, układanie już zarządów czy też rządu wskazuje, jak te ugrupowania i oczywiście każde z tych ugrupowań, z tego programu, które prezentowało w wyborach, musi zejść, musi się dogadać, tak to trochę nieelegancko powiem, które programy są spójne, które można realizować, czyli jeśli tworzy się rząd. W tej chwili jesteśmy na etapie licytacji? Nie, tworzenia programów. My stawiamy ofertę. Proszę potraktować nas bardzo poważnie. Panie redaktorze, ja odnoszę wrażenie, proszę mi pozwolić, ja odnoszę wrażenie i to nie jest tylko wrażenie, to jest poparte dziesiątkami, setkami rozmów. Ja jestem dość aktywnym i byłem samorządowcem i posłem, uczestnikiem życia publicznego i słyszę, w Polsce jest już przesyt tej walki, tej wojny polsko-polskiej. Potrzebne jest ugrupowanie z programem i z ludźmi środka. Ludźmi spokoju, programu pozytywnego, a nie tylko wzajemnej walki wyniszczającej. No ale Sławomir Neumann, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, mówi, że właśnie ten samodzielny start jest de facto próbą rozbicia Koalicji Obywatelskiej. A Grzegorz Schetyna póki co jest prezesem czy szefem Platformy Obywatelskiej, zapowiedział rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i o ile wiem, zdaje te rozmowy jutro w tym tygodniu właśnie. No i właśnie, czego się należy spodziewać, bo dzisiaj też zdaje się z Włodzimierzem Czarzastym się spotyka Grzegorz Schetyna. Panie redaktorze, niezręcznie mi mówić o innym ugrupowaniu, nie, czy oczywiście o nastrojach w innym ugrupowaniu. Pytam o PSL, ale... Jasne, ale chcę panu powiedzieć, że oczywiście jak w każdym ugrupowaniu są różne zdania. No i o ile się zapoznamy z nastrojami w Platformie Obywatelskiej, to dotychczas idąca dość szeroko, od prawa do lewa, to był bardzo duży plus tego ugrupowania. Mogli rzeczywiście przedstawiać ofertę dla szerokich rzesz wyborców. Dzisiaj niestety czy stety, no taką drogę wybrali, ale bardziej są lewicującym ugrupowaniem. W związku z powyższym to oni decydują, czy będą chcieli iść tą drogą centrową, ale wewnątrz jest wzburzenie, czy może zniecierpliwienie, czy próba zmiany tego stanu rzeczy. Jak czytamy, no, z lewicą, czy z poszczególnymi osobami z lewej strony sceny politycznej, niektórzy prominentni działacze Platformy Obywatelskiej no, nie za bardzo się widzą na jednej liście. No właśnie to jest to, o czym ja mówię. Programowo się nie zgadzamy. No, czy w światopoglądowo? No, światopoglądowo. Mieliśmy gest choćby pana Marka Biernackiego, który odszedł z Platformy Obywatelskiej. Z panem Markiem Biernackim, który przyszedł do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
zwanego Koalicją Polską od właśnie tego momentu, kiedy pan Jacek Tomczak z Platformy również, jest sytuacja taka, że to właśnie Platforma pozbyła się, no niestety muszę to o kolegach powiedzieć nieelegancko, ale pozbyli się bardzo zacnych, dobrych posłów w styczniu 18 roku, ubiegłego roku, czyli półtora roku, ludzie są poza strukturami Platformy z przyczyn światopoglądowych. Powiedzmy sobie to wyraźnie, więc to, co wszystko mówiłem, ma tutaj logiczne uzasadnienie. Panie pośle, to jeszcze zapytam, czy nie obawia się pan o to, że ten start samodzielny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest jakimś zagrożeniem na to, że nie przekroczycie progu wyborczego i znikniecie z parlamentu? Panie redaktorze, prezentować będziemy program, prezentować będziemy najlepszych ludzi, jakich tylko będziemy mogli na listach i liczymy, że wyborcy zauważą to ugrupowanie i że wyborcy wesprą nas poparciem, które pozwoli nam funkcjonować w polskim parlamencie. Ponad 100 lat już funkcjonujemy i ponad ten wiek będziemy dalej nie w parlamencie. Nie ponad 100 lat, ale już kilkanaście lat w parlamencie. Jan Łopata występuje. Czy w tych najbliższych wyborach także pan wystartuje? Formujemy listy. Na dzień dzisiejszy za wcześnie, by zaprzeczyć czy też potwierdzić. Kandydatem na kandydata, tak to powiem, jestem. Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam, dobrego dnia, że państwu życzę. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.